Witam Państwa bardzo serdecznie. Włączyłem nagrywanie naszego spotkania wtorkowego. Uruchomię jeszcze obraz, który pomoże mi pokazać, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. No i witam wszystkich Państwa na naszym przewodniku do długowieczności, czyli spotkaniu Willoway. To, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, tak. To wzmocnienie odporności i zadbanie o to, żebyśmy nie chorowali jesienią i zimą. I na tym będziemy się dzisiaj koncentrować. Ja postaram się opowiedzieć Państwu kilka, kilka historii z mojej pracy. Opowiem o ziołach i o tym, dlaczego warto je stosować w poprawie odporności i też pokażę trochę interesujących tematów w odporności związanych z probiotykiem, a na koniec pokażę kilka takich podpowiedzi, które z mieszanek warto by było zastosować. Dla tych z Państwa, z którymi wcześniej nie miałem przyjemności się spotkać, nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem-fitoterapeutą. Na co dzień pracuję w Katowicach. Zajmuję się też działalnością społeczną, badaniami naukowymi w Instytucie Biotechnologii Medycyny Molekularnej, jak również Jestem badaczem głównym w dwóch badaniach klinicznych dotyczącym suplementów pochodzenia naturalnego, gdzie nie badamy leków, tylko właśnie naturalne substancje i ich wpływ na zdrowie. Także tych zagadnień, którymi się zajmuję, jest troszeczkę, a swoją pracę koncentruję, szanowni Państwo, na takim zagadnieniu, które sobie kiedyś nazwałem. To znaczy. Zanim przejdziemy sobie do odporności, zanim przejdziemy sobie do ziół, trochę wprowadzimy się w sposób funkcjonowania, jak ja na co dzień praktykuję. To znaczy, mamy działać holistycznie, całościowo, wpływać na nasz organizm w taki silny, dynamiczny i jednocześnie z takim celem sposób działania żeby wprowadzić nasz organizm w dobrostan. Ja zawsze będę to powtarzał, dobrostan jest najważniejszym elementem funkcjonowania nas wszystkich, jeżeli suplementujemy albo leczymy się w jakiejś chorobie. Dlaczego dobrostan? Dlatego, że wychodzimy z założenia, a ja mam też tą przyjemność, pracuję również w Laboratorium Badań Genetycznych, tam konsultuję osoby z, szczególnie z chorobami genetycznymi, które są w dietetyce. Że jeżeli popatrzycie na nasz organizm moimi oczami, to zobaczycie, że dla mnie najważniejszym lekarzem naszego zdrowia jest nasz sam organizm. Wychodzę bowiem z założenia, że organizm nie jest nastawiony na destrukcję, tylko tak naprawdę na samo uzdrawianie. Oczywiście nie zawsze mu to wychodzi, ponieważ my mu czasem przeszkadzamy w tym zdrowiu. Czyli nasz materiał genetyczny, nasze zdrowie jest zapisane, sposób, w jaki zmienia się nasz organizm, jest zapisane w genach. Co się włącza i wyłącza po kolei, tam też jest zapisane. I to, co powinniśmy zrobić jako nasza codzienność, to i zachęcam Państwa do tego, żebyśmy stosowali za, zasady medycyny fundamentalnej, którą stworzyłem w naszej codzienności. I to będzie nasze motto, czyli co powinniśmy robić. Zdrowa dieta i o tym sobie zawsze możemy porozmawiać bo mamy zespół dietetyków, który może Państwu pomagać w doborze tej zdrowej diety. Jest fitoterapia, czyli zdrowe zioła. Mamy aktywność fizyczną, zdrowy sen, relaks i walkę ze stresem. Czyli to są te podstawowe elementy, do których będę Państwa zachęcał. No dobrze, no to teraz sobie troszeczkę porozmawiajmy o odporności. Jest kilka elementów. Ja zaraz powiem, dlaczego częściej zapadamy na przeziębienia, kiedy jest zimno, jak sama nazwa wskazuje przeziębienie, ale zanim dojdziemy do tego zagadnienia, to troszeczkę zastanówmy się, czy zatrucie środowiska, w którym przebywamy, wpływa na naszą odporność. Pierwsze skojarzenie, jakie możecie mieć, to jest to, że w zimie rzeczywiście, jak ten smog z tych kominów zaczyna się uwalniać, to no, częściej chorujemy. Bardzo cierpią osoby z astmą, bardzo cierpią osoby z alergiami, szczególnie te, które mają chore oskrzela. Natomiast zwróćcie uwagę, i to też warto pamiętać, bo nam się odporność kojarzy z przeziębieniem, nie wiem, grypą, anginą. Ale czy, czy pamiętacie na co dzień, że poprzez swoje zdrowe życie możecie uratować się przed zachorowaniem na raka? Musicie o tym pamiętać. Odporność to jest nie tylko zapobieganie bądź leczenie chorób takich jak przeziębienia i grypa. Musicie pamiętać o tym, że jeżeli żyjemy w zatrutym środowisku, <laughs> jeżeli palimy papierosy, jeżeli mamy do czynienia codziennie z jakimś świństwem chemicznym, to ono nie tylko będzie osłabiało naszą odporność, i nie ma co tego tłumaczyć, bo każdy z nas sobie z tego zdaje sprawę. To jeszcze, szanowni Państwo, musicie brać pod uwagę, że przewlekłe narażenie na środek jakiś chemiczny trujący może spowodować powstanie nowotworów, szczególnie niebezpiecznych, nowotworów złośliwych. I jeżeli mówimy o odporności, to proszę Państwa. Patrzcie szerzej na to zagadnienie. Oczywiście, jak się przeziębicie i będziecie szybko chcieli sobie pomóc, to są na to zioła, są na to sposoby, żeby wzmocnić tą odporność. W niektórych sytuacjach, jeżeli nasza odporność jest za słaba, jeżeli mamy specyficzny sposób zakażenia infekcji, to jest konieczność podania antybiotyku, tak? czyli lekarz musi podjąć decyzję o podaniu antybiotyku. I tutaj jest kilka takich sytuacji, o których też będę dzisiaj Państwu mówił. Czyli czy naprawdę te antybiotyki są nam w każdej sytuacji niezbędne? Zaraz do tego wrócimy. No dobrze, teraz kolejne pytanie, nad którym warto się zastanowić, jeżeli rozważamy sytuację odporności. Czy nasza dieta wpływa na odporność? Konie, no, myślę, że nie ma wśród nas sposoby. Która nie zdaje sobie sprawy z tego, że bezwzględnym warunkiem silnej odporności jest odpowiednia dieta. Bardzo fajnym przykładem skrajnej i bardzo zdrowej diety, może niespecjalnie smacznej, słuchajcie, bo ja bym chyba nie wytrzymał, jest dieta eskimosów. Wcinają ten tłuszcz z tych biednych zwierząt tam, no ale prawda jest taka, że na miażżyce i na choroby. Związane z procesami miażdżycowymi nie chorują, i jeszcze do tego są bardzo, bardzo odporni na warunki, w których żyją. W związku z tym zwróćcie uwagę, że nie tylko samohartowanie, czyli przebywanie w tym środowisku od dziecka, ale również sposób odżywiania jest bardzo ciekawym przykładem tego, jak warto zwracać uwagę na odpowiednią dietę. Czy w naszej diecie są takie substancje, które w sposób szczególny nam Szkodzą. Na zdjęciu widzicie coś, co przypomina cukier. Nie jest przez przypadek umieszczone na tym zdjęciu. Szanowni Państwo, jest takie, jest takie pytanie do Was: zastanówcie się, czy nam ten cukier, który zjadamy, jest w ogóle do czegoś potrzebny? A będzie mi łatwiej, jak później wejdziemy sobie w pytanie i odpowiedzi, może z każdym z Państwa i wspólnie będziemy sobie wtedy rozmawiać. W tej chwili, żebyśmy dość płynnie przeszli przez zagadnienie, nie będziemy się długo nad tym zastanawiać, wybaczcie, więc ja zajmę stanowisko za nas wszystkich. Otóż, szanowni Państwo, gdybym od dzisiaj do końca mojego życia nie zjadł ani grama cukru i węglowodanów. To wyobraźcie sobie, żebym przeżył. Dlaczego? Bardzo wiele osób uważa, że węglowodany są niezbędnym elementem zbilansowanej diety. Nieprawda. Dietetycy znają się na tym i wiedzą, że jest coś takiego jak glukoneogeneza. Co to znaczy? Jeżeli weźmiecie osobę, która będzie się odżywała, będzie się odżywała takimi cukrami, nazwymi, na, nazwijmy to jak błonnik, czyli takimi, które nie rozpuszczają się, my ich nie trawimy tak naprawdę, celuloza, a służą do tego, żeby mieć zdrową perystaltykę w jelitach i odżywiać nasze bakterie probiotyczne. Jeżeli ten człowiek nie będzie jadł ani grama węglowodanów, to wyobraźcie sobie, że pomimo tego, że nie dostarczy do organizmu żadnego cukru, Poziom cukru w jego organizmie powinien wahać się w granicach prawidłowych, w jakich określa to medycyna. Z bardzo prostej przyczyny. Ano w wątrobie tworzy się cukier, który sami produkujemy. I wyobraźcie sobie, że produkujemy go dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Zatem, szanowni Państwo, warto pamiętać, że są takie organizmy, na przykład grzyby. Które uwielbiają cukier. Więc jak wcinacie ten cukier w dużej ilości, to nie dość tego, że wchodzicie w otyłość, która jest powodem bardzo wielu, bardzo ciężkich chorób, to jeszcze dokarmiacie organizmy, które tak naprawdę nie do końca Wam są potrzebne czyli pasożyty i grzyby. Pamiętajcie o tym. Zdrowa dieta to jest dieta, jeżeli byśmy chcieli taką strasen diagnozę postawić, czyli jak najszybciej określić tą dietę, żeby dzisiaj nie tracić czasu na diety tylko na zioła. to jest dieta, która opiera się na, na przykład na diecie paleo, czyli mamy ryby, warzywa, niewielką ilość owoców, najczęściej leśnych, to są borówki, jeżyny, może granat jako takie silne, duża ilość antyoksydantów i tak naprawdę za wszelką cenę unikanie węglowodanów je się wtedy grzyby pije się czystą wodę je się dużą ilość warzyw tak znajduje się czysto ekologiczne rodzaje mięsa najczęściej takie czyste mięsa to jest królik indyk kaczka cielęcina, tak jagnięcina to są tego typu rodzaje mięs czyli tak trochę z anegdot z dzieciństwa, jak dwie, dwa dzieciaki siedzą w piaskownicy i jedno coś tam przeżuwa, i drugie pyta, a co ty tam wcinasz? Coś przypełzło. To tak naprawdę dieta Paleo to jest dieta, w której zjadamy to, co dogonimy i, i, i znaleźlibyśmy w, w lesie. I tym powinniśmy się odżywiać. Na przykład orzechy, które są tak popularne w dietach kardiologicznych. Grzyby, które są przebogatym źródłem substancji odżywczych. Na przykład Amerykanie kochają grzyby za bardzo dużą ilość Selenu, który ma właściwości przeciwnowotworowe, tak? Czy rośliny strączkowe? Czy ryby, widzicie, macie skrajny przypadek Eskimosi, tak? Najzdrowsza dieta antycholesterolowa i przeciwmiażdżicowa na świecie. Więc to jest przykład, że dieta jest bardzo ważna. Zagrożenia epidemiczne, czyli to, na co możemy zachorować jesienią, to tak jak ostatnio mieliśmy tę nieprzyjemność spotkać się z, ze specyficznym rodzajem koronawirusa, ale mamy też epidemię grypy. Mamy przeziębienia, mamy zapalenia oskrzeli i anginy. I ja się tu na chwileczkę zatrzymam, Szanowni Państwo, przy zakażeniach oskrzeli. I to w aspekcie stosowania czy nadużywania antybiotyków. Słuchajcie, w okresie jesienno-zimowym osobiście doświadczam terroru pacjentów, którzy żądają ode mnie antybiotyków. Nie wiem, czy też tak czasem rozmawiacie z lekarzem, ale wyobraźcie sobie, że w podręcznikach medycyny klasycznej jest napisane, że zakażenie o skrzeli nie leczy się antybiotykiem. Czyli jeżeli ktoś kaszle, zwłaszcza suchy kaszel, i ma ewidentnie zapalenie o skrzeli, i nie jest ono w jakikolwiek sposób powikłane, i nawet będzie kaszpał przez miesiąc, a nie ma nawracających. Uderzenie, gorączki, nie ma pogarszającego się stanu, to nie ma podstaw, żeby podać antybiotyk. Słuchajcie, i statystyka podaje, że 90 ponad infekcji zakażeń o skrzeli to są infekcje wirusowe. Antybiotyki nie działają na wirusy. Co to znaczy? Że powinniście zastosować za wszelką cenę naturalne sposoby leczenia czyli stosować inhalacje, tak? nawilżać to powietrze, w którym oddychacie. Możecie sobie stosować na przykład inhalację z rumianku. A powinniście odpoczywać, powinniście się wygrzewać, ponieważ wirusy nie cierpią wyższej temperatury. Czyli po co nasz organizm wymyślił sobie gorączkę? Żeby nas skatować z powodu tego, żebyśmy byli bardziej zmęczeni? Nie, to jest taka ewolucyjna obrona naszego organizmu przed wnikającym wirusem, i my wyprodukujemy wtedy określone substancje, które informują mózg, że jakiś wirus wniknął do naszego organizmu, i nasz organizm zaczyna podnosić temperaturę ciała, czyli mamy gorączkę. Jest to jeden z mechanizmów obronnych, na przykład, przed wirusem grypy. Nie wiem, czy przeżyliście kiedykolwiek, ja tą nieprzyjemność miałem. Jak była epidemia grypy, to miałem ponad 40 stopni gorączki. tak? Człowiek jest bardzo słaby. I co się nagle następnego dnia dzieje? Jesteście słabi, ale co się dzieje z waszym zdrowiem? Z dnia na dzień poprawia się wasz stan zdrowia. Tak? Czyli te wszystkie mechanizmy obronne są. Mamy oczywiście nasz układ limfatyczny, czyli są węzły, chłonne i są naczynia limfatyczne. Są również takie fajne koncentracje tych miejsc takich. W których mamy więcej tych białych ciałek krwi, tak? i to są na przykład miejsca, takie, które nas mogą boleć, jak jest infekcja. Na przykład mogą nas boleć migdałki podniebienne, czyli mamy anginę. Ale słuchajcie, zdarzają się takie sytuacje, że jak ktoś ma anginę, to boli go wyrostek robaczkowy. Tak, bo to jest, nazywamy wyrostek robaczkowy takim migdałkiem jelitowym, czyli też warto o tym pamiętać, że nie każdy ból wyrostka przy anginie jest zapaleniem wyrostka robaczkowego. Oczywiście nigdy nie wolno Wam zaryzykować, ponieważ musicie wiedzieć, że zoperowanie podejrzenia zapalenia wyrostka w anginie nie jest błędem. Tak bo gdyby przez przypadek okazało się, że rzeczywiście mamy do czynienia z zapaleniem wyrostka robaczkowego, to konsekwencje pęknięcia takiego e, tworu z zapaleniem i wylanie się tej całej zawartości do żuchanu no, może się skończyć tragicznie. Czyli to są takie wy, wybory, trudne decyzje lekarskie czasem. E, y, jest bardzo wiele takich miejsc, nazwijmy to immunokompetentnych, tak to się nazywa w medycynie, gdzie ta odporność się koncentruje, czyli węzły chłonne, migdałki, śledziona, wyrostek robaczkowy, szpik, kostny. Mamy też takie sytuacje skrajnie niebezpieczne. Mogą być to ewidentnie takie ciężkie postacie grypy, czy na przykład ciężkie postacie koronawirusów, czy jakieś covidy, i wtedy mamy taką patologiczną reakcję odporności. To znaczy, dochodzi do tak uogólnionego zakażenia i takiej kaskady różnych reakcji, łącznie z wydzielaniem, nasz organizm wydziela substancje chemiczne. Suma summarum okazuje się, że dochodzi do tak zwanej burzy cytokin, i dochodzi do niewydolności wielonarządowej. Która może niestety skończyć się tragicznie. Czyli ta nasza odporność powinna być w każdym zakresie właściwa, i to chcę podkreślić. Nie za wysoka, bo może się pojawić problem, albo może nam zgłupieć ta nasza odporność i pojawi się choroba autoimmunologiczna. Tak, jakaś infekcja się pojawia i nasza odporność głupi. I jak ja to w prosty sposób tłumaczę, no niestety zaczyna niszczyć nasze tkanki. Natomiast ciekawym przykładem tego, jak ważna jest odporność, jest przeszczep szpiku. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał kontakt kiedykolwiek z taką sytuacją. To jest bardzo trudna sytuacja do wyleczenia. Przeszczep szpiku i przyjęcie się takiego przeszczepu jest bardzo trudne. Natomiast, jakbyście przyjechali do Katowic na ulicę francuską, to tam jest klinika hematologii. I tam między innymi leczy się chorych na różne choroby krwi. I przeszczep szpiku jest na przykład najlepszym sposobem leczenia białaczki. Co my robimy? My tak naprawdę w bardzo wielu przypadkach zabijamy odporność pacjenta. On musi przebywać w sterylnych warunkach. Wyobrażacie sobie pacjenta, który jest w zamkniętej komorze, szczelnie zamkniętej, nie ma w ogóle odporności. Czym by się to skończyło, gdyby nie dostał osłony odpowiednich substancji chemicznych, i nie daj Boże, jakiś wredny patogen by go zaatakował? Więc to są bardzo, bardzo trudne sytuacje, ale te sytuacje uświadamiają nam, jak ważna jest odporność. I tutaj jest też ważna sytuacja, różne rodzaje białaczek, czyli nowotworów krwi, w których dochodzi do rozrostu określonego rodzaju białych ciałek krwi. Czyli zwróćcie uwagę, że słowo <laughs> równowaga, homeostaza, dążenie do dobrostanu nie oznacza tylko i wyłącznie wzmocnienia odporności. Są takie sytuacje, kiedy my chcemy wyleczyć odporność, żeby ona nie była patologicznie zbyt wysoka, albo żeby nie dochodziło do chorobliwie patologicznego rozrostu tej odporności. To jest też aspekt medyczny, o których warto po pamiętać. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy na co dzień pamiętali, że ta odporność to jest właśnie wyrównywanie tego organizmu. Mamy powikłania po zakażeniach, i tutaj też chcę przypomnieć Państwu historie, które przecież nie tak dawno były naszym udziałem. Na szczęście, muszę Państwu powiedzieć, w większości wypadków odwracalne, to były sytuacje po COVID-ie, kiedy przychodzili pacjenci, którzy byli bardzo zmęczeni. Mieli tak zwaną mgłę mózgową, mieli problemy sercowo-naczyniowe, włącznie z tym, że niestety, ale zdarzają się jako powikłanie po infekcjach wirusowych. Zapalenia mięśnia sercowego. I na tym tle może dojść na przykład do zawału mięśnia sercowego, czy mieliśmy powikłania neurologiczne. Do dzisiaj są osoby, które mają na przykład problemy z pamięcią po COVID-zie. O tym warto pamiętać. Jak zawsze, jeżeli chodzi o nasze, naszą wspólną pracę, na, naszą wspólną drogę do długowieczności, czyli Will Będziemy kładli nacisk na naturalne sposoby poprawy odporności. Czyli co? Dieta wzmacniająca, bogata w antyoksydanty, inhalacje. Jeżeli mamy zapalenie o skrzeli albo chcemy sobie poprawić, a, oczyścić te nasze oskrzela, musimy pamiętać o stosowaniu witamin, bo okres jesienno-zimowy to jest większe zapotrzebowanie na tego typu substancje. I musimy pamiętać, że nawet w zimie powinniśmy być ludźmi aktywnymi fizycznie. Teraz trochę wspomnień z dzieciństwa. Szanowni Państwo, kto pamięta smak tranu, bo może nie wszyscy pamiętają smak tranu, bo teraz jest omega-3 w kapsułkach, albo mamy omega-3, którą zaraz wam pokażę, która przepyś, przepyszny smak wiśniowy ma. Gdzie tam w ogóle, nie, gdzie tam do tranu. Tran to jest w ogóle specyficzny rodzaj oleju, który pochodzi z ryb dorszowatych. Czyli jeżeli mamy omega 3, to ona niekoniecznie z definicji jest tranem, to możecie wiedzieć. Czyli może to być podanie tranu czy Omegi 3, która pochodzi na przykład z małych rybek, które nazywają się sardella peruwiańska. I zaraz Wam pokażę, jak fajnie możemy sobie korzystać z takiego ekstraktu, jak przejdziemy sobie później do tych mieszanek, które rekomendujemy. że nie wyobrażam sobie zdrowej diety wzmacniającej bez omega-3. Słuchajcie, czy ja muszę komukolwiek przypominać, że już nasze prababcie wiedziały, że picie tranu wzmacnia odporność? Czy ja muszę Państwu coś jeszcze tłumaczyć na ten temat? Wydaje mi się, że nie. Po prostu zaakceptujmy fakt, nasze dzieci i my stosujemy omega-3 od jesieni do końca zimy, Ponieważ nie musimy tego udowadniać, to zawsze działa. Nie wspomnę już o tym, że omega 3 ma silne właściwości antyoksydacyjne i silne właściwości przeciwzapalne. Regularna, umiarkowana do energicznej, szanowni Państwo, aktywność fizyczna, i tu mogę sobie przeczytać podsumowanie badania klinicznego. To też, żebyście Państwo wiedzieli, że to, co Wam mówię, to nie są wyssane z palca gdzieś opowieści drzewa, sandałowego, leśnego dziadka, tylko to, co Wam mówię, możecie odnaleźć w badaniach klinicznych, którymi my się posługujemy, przygotowując dla Was najlepsze produkty. I tutaj macie na przykład badanie pokazujące, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko śmiertelności u osób, u których wystąpi choroba zakaźna taka jak, jak na przykład grypa czy covid czyli osoby aktywne fizycznie które są dobrze przygotowane do tego trudnego momentu z mniejszym prawdopodobieństwem będą ciężko chore bądź przejdą w jakieś powikłania związane z tym okresem przeziębieniowym Teraz fajna taka ciekawostka bo możliwe że część z państwa nie wie tego czy zastanawialiście się, skąd wzięło się powiedzenie przeziębienie? Ano wprost bierze się z tego, że pojawia się to złe samopoczucie wtedy, kiedy rzeczywiście zmarzniemy trochę, kiedy nas przewieje, kiedy czujemy się zmarznięci. I wyobraźcie sobie, że przebadano powód tego, dlaczego to przeziębienie się tak pojawia, jak się przechłodzimy. Otóż okazało się, że wirusy szybciej. Się namnażają, kiedy jest chłodniej. Niektóre, oczywiście. I są takie wirusy, rinowirusy, które odpowiadają za przeziębienie, które po prostu uwielbiają, jak jest chłodno. Są tacy, którzy kochają wyjazdy na wakacje nad ciepłe morze i na plażę, a są tacy, którzy kochają wakacje w górach. No i wirusy też tak mają. Chłodne powietrze sprzyja dłuższemu przeżyciu wirusa poza organizmem człowieka. Czyli normalnie te wirusy sobie gdzieś tam siedzą, tak, ukryte, a jak wyziębicie ten organizm i zaczniecie kichać i sparkać, to zarazicie innych, ponieważ ten wirus będzie dłużej mógł przeżyć na zewnątrz. I oczywiście wdychanie zimnego i suchego powietrza powoduje dodatkowo zwężenie naczyń krwionośnych w nosie, na przykład. To może utrudnić dotarcie białych ciałek krwi do nosa, a więc utrudni również walkę organizmu z patogenami. I taki prosty mechanizm, i okazuje się, że tak właśnie działa przeziębienie. Warto zwracać uwagę, szanowni państwo, i tu mówię nie tylko o infekcjach, ale również o chorobach. Nowotworowe. Warto zwracać uwagę na tego typu niebezpieczne, silne niedobory odporności. To są nawracające infekcje dróg oddechowych nawracające. To jest, kiedy lekarz musi zastosować u was dwa razy, dwa różne antybiotyki, różne nawrotowe infekcje wirusowe, na przykład półpasiec opreszczka. to jest ewidentne osłabienie odporności. Później mamy nawrotowe infekcje tym samym patogenem, mamy jakieś ropnie skóry narządów wewnętrznych, uporczywe pleśniawki, grzybice, dochodzi do zakażenia tkanek głębokich, albo u kogoś pojawi się nietypowy patogen, to też znaczy, że coś nie gra. Jeżeli u kogoś pojawi się choroba autoimmunizacyjna, czyli nie wiem, Hashimoto, RZS, tego typu rzeczy, i u kogoś wystąpi przewlekła, wyniszczająca biegunka. To są objawy silnych niedoborów odporności. Można by było jeszcze się doktoryzować, wypisać wiele innych, ale proszę Państwa, żebyście zwracali uwagę na tego typu sytuacje. No dobrze, troszkę powiedzieliśmy sobie o a, odporności, trochę powiedzieliśmy sobie o tym, jakie różne sytuacje mogą się nam przytrafić. Podkreślam, powiedzieliśmy sobie również, jak ważną rolę w poprawie odporności ma medycyna fundamentalna, a więc zdrowa dieta, aktywność fizyczna, zastosowanie ziół. tak? Nie wspominaliśmy o stresie i o śnie, ale myślę, że nie będziemy dzisiaj, jak mówi kolokwialnie wiele osób, rozkminiać tego tematu, bo przecież wiecie Państwo, że stres powoduje wydzielanie Hormonu stresu, czyli kortyzolu. A kortykosteroidy czy kortyzol to są substancje o udokumentowanym działaniu obniżającym odporność. Musicie tu wiedzieć. A więc wprost, stres to osłabienie odporności. No dobrze, no to teraz kilka ciekawych ziłek, które, uwaga, znajdziecie w różnych produktach. I to jest też ważne, żebyście zwrócili uwagę, że jeżeli macie produkt, który nazywa się Borelia Plus, to zawarte tam rośliny nie stosujemy tylko w boreliozie, czy jak kogoś ugryzie kleszcz, ale protokół Bichnera ma bardzo szerokie zastosowanie w fitoterapii, dlatego że ma bardzo fajne działanie oczyszczające i poprawiające odporność czyli zioła wspomagające naturalną odporność w suplementach. No i pierwszy strzał, to jest ekstrakt z wilka kora. Znajdziecie go między innymi w Borelia Plus. Czy to, że ekstrakt z wilka kory znajduje się w mieszance w kapsułkowanej mieszance Borelia Plus oznacza, że wilka korę stosujemy tylko w boreliozie? Nie. Po prostu musicie wiedzieć, że te mieszanki mogą się dla naszego łatwiejszego zastosowania jakoś nazywać, ale weźcie pod uwagę, że mieszanki, które poprawiają odporność, będą poprawiały odporność w szerokim tego słowa znaczeniu. Czyli ekstrakt z mikakory będzie pobudzał układ odporności, tak? Zresztą wiecie, że to jest jedna z takich niezwykle cennych roślin, gdzie już. Właściwie na całym świecie wiadomo jest, że powinno się ją stosować w stanach osłabienia odporności, jako składnik kuracji oczyszczających i wzmacniających. Kolejne substancje, które oczywiście występują w różnych miejscach, np. w drożdżach, ale występują również w grzybach, to beta-glukany. I ku mojej wielkiej radości nie tylko znajdziecie beta-glukany w mieszance immuno-NR, ale również w nowej odmianie probiotyku czy synbiotyku Optiprobio od dawna chciałem, żeby beta-glukany się tam znalazły. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem z beta-glukanami związany od bardzo, bardzo dawna. Co to są za substancje? To są takie substancje, które, jak w 2007 roku, w zakładzie immunologii klinicznej w Prokocinu, czyli tam, gdzie leczy się najcięższe przypadki zaburzeń odporności u dzieci, miałem przyjemność przygotowywać, opracowywać materiały do publikacji i do wykładów na temat naturalnych sposobów poprawy odporności. To beta glukany były numerem jeden. Słuchajcie, i od 2007 roku niewiele się zmieniło. Lekarze nadal nie stosują beta w swojej praktyce. Szkoda. Lekarze, immunolodzy kliniczni doskonale znają te substancje i wiedzą, że beta są jednymi z najcenniejszych na świecie najnaturalnych substancji poprawiających odporność. Tak? Beta-glukany są teraz w nowej mieszance OptiProBio. Co ciekawe, w Japonii beta-glukany stosowane są w leczeniu chorób nowotworowych, ale w praktyce takiej codziennej muszę Państwu powiedzieć beta glukany to nie tylko odporność, to również bardzo szybka regeneracja i wsparcie regeneracji szpiku, na przykład u osób po chemioterapii, to jest poprawa mm, profilu mm, cukrów. Czyli na przykład u osób z cukrzycą, dążenie do tego, żeby zmniejszyć poziom cukru i normalizacja lipidogramu. Czyli popatrzcie, że beta które znajdziecie w mieszance symbiotycznej, nie musicie kojarzyć tylko z odpornością. Możecie kojarzyć beta-glukany bardzo szeroko, czyli holistycznie, to co ja uwielbiam w medycynie naturalnej, w ziołach, czy w, na przykład z grzybów, gdzie mamy beta-glukany. Wspaniały, szeroki wpływ na nasze zdrowie. P powiem Państwu, miałem też bardzo trudne sytuacje z beta glukanami, i zdarzyło mi się pokłócić z lekarzem, onkologiem, który po prostu chciał pacjentkę wyrzucić z kliniki onkologii, dlatego że brała naturalne ekstrakty z beta glukanami. I jak to się ma do wiedzy i umiejętności? Ekspertów w dziedzinie immunologii klinicznej z Prokocimia, gdzie z poradni, gdzie były chore dzieci z wtórnymi zaburzeniami odporności, każde dziecko wychodziło z zapisanymi beta glukanami. Prawie 20 lat temu, a my jesteśmy z tą wiedzą codzienną w medycynie w średniowieczu. Bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu, no niestety, tak, takie są realia. Więc ja będę wielkim obrońcą i wielkim orędownikiem tego, żebyście pamiętali, że odporność można wspierać w sposób naturalny. Myślę, że o jeżówce nie muszę mówić. Myślę, że każdy z Państwa zna, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych są ekstrakty z jeżówki purpurowej. W, w tej chwili czekamy na nowo, nową mieszankę z jeżówką purpurową. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest dość specyficzny sposób działania jeżówki. Otóż wyobraźcie sobie, i to warto wiedzieć, żebyście jeżówki nie przedawkowali. Ciekawa, ciekawa sytuacja z fitoterapii. Otóż, jeżeli będziecie stosowali jeżówkę dwa tygodnie, trzy tygodnie, no góra miesiąc, ale to już jest moim zdaniem za długo. To jeżówka bardzo pięknie i szybko będzie poprawiała odporność. Natomiast, jeżeli będziecie jeżówkę stosowali dłużej, to reakcja organizmu może być odwrotna. To znaczy, jeżeli będziecie przesadzali z jeżówką, dlatego tak ostrożnie podchodzimy do jeżówki, to reakcja może być odwrotna. To znaczy, jeżówka potrafi osłabić odporność. Więc proszę pamiętać: na razie jeżówki nie mamy. I na razie nie jest nam do niczego potrzebna. Mamy bardzo silne mieszanki, które mamy w Boreli Plus, ImmunoNR, w Nowym Probio Plus, w Omedze 3, tak? Za chwileczkę wam to pokażę. A jeżówka jest taka dość dyskusyjna. Nikt nie dyskutuje z jej siłą działania krótkoterminową, ale potrafi działać odwrotnie, więc tak z dużą ostrożnością z jeżówką. Natomiast rdestowiec japoński, który teraz kwitł i, i ktoś z Państwa widział rdestowiec, to wie, jak jest to z jednej strony roślina taka rudealna, ona potrafi rosnąć na takich, w takich miejscach koło cmentarzy gdzieś, w jakichś takich dziwnych miejscach, gdzie się ją chce wytępić. Ale z drugiej strony, szanowni Państwo, czy wiecie, że rdestowiec japoński zawiera więcej resveratrolu niż czerwone wino? Silne. Bardzo silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Oczywiście z powodu właściwości antyoksydacyjnych, bardzo silnie regulująca odporność. Tak, że rozmawialiśmy na samym początku, mówiliśmy o negatywnym wpływie środowiska zanieczyszczonego. Więc ten rdest, rdestowiec japoński, który macie nie tylko w boreli, ale również w rezeratrolu reswer, samym w sobie, mamy osobne rezeratro liposomalne, to jest coś, co mógłbym powiedzieć, powinien znaleźć się w apteczce każdego z nas. Może Państwu powiedzieć, że pomimo tego, że jest to roślina nielubiana i w ogóle nieznana w Polsce przeze mnie uważana jest za jedną z najcenniejszych roślin żyjących w naszym sąsiedztwie jedna z najcenniejszych roślin No cóż czosnek też w boreli występuje w naszych mieszankach Co ważne jest w kapsułce ze spiruliny więc jest pozbawiony za charakterystycznego zapachu więc możecie wcinać Kapsułkę, boreli, plus rano i wieczorem, i nie musicie się martwić, że będzie charakterystyczny zapach czosnku. To oczywiście komu to przeszkadza, bo są ludzie, komu, którym to nie przeszkadza. I warto pamiętać, i to jest też piękny i wspaniały przykład tego, że rośliny nie działają w jednym miejscu. Gdzie rośliny pomagają nam w zdrowiu w różnych miejscach w naszym organizmie. Czyli na przykład czosnek. Poprawia, zmniejszać ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem. No bo pewno, że wszyscy wiedzą, że czosnek poprawia odporność i ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzypicze i tak dalej. Tak? I odporność, no to jest oczywista oczywistość, ale mało kto pamięta, że czosnek potrafi obniżyć ciśnienie krwi. Taka rzecz, o której warto pamiętać, czyli to holistyczne podejście do naszego zdrowia. Znajdziecie zawsze w tej mądrości roślin. One będą Wam pomagały w bardzo wielu różnych dolegliwościach. Dobrze, teraz co wspiera naturalną odporność u dzieci? Warto pamiętać, że podstawą zdrowia u dzieci są dwie rzeczy: dieta i probiotyki. Ja już nie wspomnę o witaminach w okresie na zimowym czyli. Najważniejsza witamina w okresie jesienno-zimowym u dzieci to jest witamina D3. Tak, stosujemy witaminę D3. Teraz przejdźmy sobie kilka przykładów bakterii probiotycznych, które też występują w kobiecym mleku. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, czy kojarzycie że dziecko, które się rodzi, otrzymuje swoją odporność, dopiero ta odporność dojrzewa, że tak naprawdę te. Przeciwciała, tą odporność wysysa z mlekiem matki. Zobaczcie, jak wielką krzywdę krzywda dzieje się, jeżeli dziecko z jakiegoś powodu nie dostaje mleka matki po urodzeniu. Dlaczego? Dlatego, że bakterie probiotyczne, np. streptococcus salivarius, to jest coś, od czego zależy później zdrowie tego dziecka na całe życie. Bardzo cierpią dzieci, które są urodzone z cięcia cesarskiego, bądź dzieci urodzone przez kobiety z zaburzoną florą bakteryjną. Są badania pokazujące, że dzieci z mam, które stosowały probiotyki w ciąży, są zdrowsze, rzadziej chorują, mają lepszą odporność i rzadziej chorują na alergię. Już nie wspomnę o tym, że ta bakteria potrafi trawić laktozę. To znaczy, jeżeli będziecie mieli w swojej florze bakteryjnej streptococcus salivarius, to nie będziecie, albo będziecie mieli mniejsze problemy z, na przykład z trawieniem nabiału czy mleka. Lactobacillus brevis. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że ja uwielbiam te łacińskie nazwy tych bakterii, chociaż sama mikrobiologia jest bardzo trudna. A Lactobacillus brevis jest cenionym wśród pediatrów probiotykiem wspierającym odporność u dzieci. One potrafią walczyć z patogenami, z bakteriami patologicznymi w jamie ustnej i w przewodzie pokarmowym dziecka. To samo Lactobacillus plantarum to jest też fajna rzecz, że nie tylko że pomaga w, w odporności, to jeszcze jest probiotykiem odpornym na większość antybiotyków. Czyli, jeżeli dziecko dostało antybiotyk, a jest w jego brzuszku lactobacillus plantarum, to prawdopodobnie przetrwał tą antybiotykoterapię i teraz może chronić to dziecko przed patologicznym rozrostem złej flory. Jelitowe. I oczywiście trzeba pamiętać o tym, że takie dziecko po antybiotyku powinno przez pół roku suplementować probiotyki, nie dwa tygodnie. Tak? Także Lactobacillus plantarum. I fajna rzecz jest, że jest idealny dla dzieci sportowców czy w rekonwalescencji. Pediococcus acidilactici. Jak pięknie się nazywa? To jest szczególna grupa bakterii probiotycznych, która. Posiada broń chemiczną. Słuchajcie, bakterie probiotyczne, żeby zwalczyć inne patogeny, bo one walczą o swoje gniazdo, tak? trochę tak jak nie wiem, zwierzęta między sobą, to bakterie probiotyczne potrafią produkować broń chemiczną przeciwko innym bakteriom. Nazywają się te substancje bakteriocyny. I pediokokus potrafi produkować taką broń chemiczną i wypierać inne świństwa z jelita takiego dziecka. Czyli jeżeli popatrzycie na, na działanie bakterii probiotycznych, no to bezwzględnie koniecznym jest suplementowanie bakterii probiotycznych u kogoś, u komu, komu zależy na odporności. Tutaj mamy znowuż bakterie stosowane u osób dorosłych. Mówię dlatego, że za chwilę pokażę Państwu probiotyki, jakie mamy dla dzieci i dla dorosłych. Czyli tutaj mamy bifidobakterie, lactobacillus czy streptokoka. I one mają udowodnione silne właściwości poprawiające odporność, na przykład przeciwwirusowe, jak również regulujące pracę jelit czy regulujące u osób z chorobami autoimmunologicznymi. Tak? To warto pamiętać. No dobrze, czyli teraz. Gdzie te wszystkie cudeńka możemy znaleźć? Czyli kilka takich podpowiedzi dla Państwa, co możecie sobie już wybrać z rzeczy, które mamy do dyspozycji w suplementacji. Po pierwsze, Optikids Immunoprotect. Tam mamy witaminę D3 i cztery bakterie, które Państwu pokazałem, i on jest dla dzieciaków po ukończeniu trzeciego roku życia. To są przepyszne, truskawkowe tabletki do ssania. To są najpyszniejsze tabletki do ssania, jakie kiedykolwiek próbowałem. Kolejna rzecz to jest probio. I zwróćcie uwagę, że tutaj mamy no, chyba najsilniejszy w tej chwili dostępny probiotyk w Polsce, czyli aż 18 wyselekcjonowanych tych różnych bakterii probiotycznych. Mamy gigantyczną dawkę. Zwróćcie sobie, możecie, nawet ja zachęcam do tego, żebyście porównywali probiotyki. To jest 450 miliardów żywych kultur w jednej dawce. Później macie prebiotyk, czyli to jest jedzenie dla tych bakterii. Czyli jak macie probiotyk i prebiotyk, to to się nazywa synbiotyk. Później mamy cynk, niezbędny do odporności, błonnik z lnu i nareszcie pojawiają się w tej wersji probio beta-glukany. Beta-glukany z owocników pieczarki brazylijskiej to nie jest ta nasza pieczarka, która rośnie na łące, to jest agarikus blazei, zupełnie inny grzyb. Ale muszę państwu powiedzieć, jak ktoś lubi latać po lesie za grzybami, że są badania pokazujące, że na przykład prawdziwki również zawierają bardzo dużo beta-glukanów. Nie zawierają bakterii probiotycznych ale spacery po lesie i zbieranie prawdziwków, i korzystanie z nich również w zdrowej diecie, czyli tej diecie Paleo, to jest też fajny sposób na uzupełnianie diety. Czyli druga rzecz, którą możecie sobie zastosować w poprawie odporności, to jest probio. Trzecia, i zachęcam Was do tego, żebyście patrzyli na borelię inaczej. Zobaczcie, macie czepotę puszystą, tak? Macie wilka korę macie rdestowiec, macie czosnek. Czyli nawet z mocy tych trzech ziół czy roślin już wiecie, że zastosowanie borelii jest jedną z najciekawszych procedur oczyszczających i poprawiających odporność. Nie trzeba się wcale silić. Może błędem jest nazwanie jej tylko borelią plus, tak, ale zachęcam Państwa, żebyście patrzyli szerzej. Zioła nie działają w jednym miejscu. Zastosowanie Boreli Plus ma bardzo szerokie zastosowanie. Jakbym się uparł, to mógłbym powiedzieć, że Boreli Plus należy stosować w nadciśnieniu. Tak? Bo jest ekstrakt z czosnku. Mamy omega-3. To jest, Szanowni Państwo, mistrzostwo świata. To jest frakcjonowany olej z sardeli peruwiańskiej z dpa -EH, czyli omega-3, tej najważniejszej postaci. Nie Ala, tylko DHA-EPA olej z rokitnika zwyczajnego tak mamy antyoksydanty tokoferole z kiełków pszenicy mamy naturalny aromat cytrynowo wiśniowy i uwaga szanowni państwo użyję trudnego słowa mamy konserwant i to jest kolejne mistrzostwo świata omega oleum forte IQ jest konserwowane 100% naturalnym Olejowym ekstraktem z liści rozmarynu lekarskiego. Co bardzo ważne, również dla osób z chorobami nowotworowymi, jest tam kwas karnozolowy. Zachęcam Was, żebyście się z kwasem karnozolowy, z karnozolowym spotkali, kiedyś przeczytali sobie w internecie, co to jest za substancja. Także omega-3 w postaci takiej. Właśnie płynnej. No Muszę Państwu powiedzieć, że jak u mnie w domu w lodówce nie ma probiotyku i Omega Oleum Forte IQ, to mogę nie dostać obiadu. Muszę mieć to w lodówce zawsze. To są takie uniwersalne formuły, które po prostu warto mieć pod ręką. No i immunoenergia, czyli tutaj mamy również, zobaczcie, tutaj jest też Agaricus Blazei, czyli tutaj macie beta. G. Ale też jest to wzmocnione grawiolą, kordycepsem, szparagą lekarską i jemiołą. Ekstrakty oczywiście. Zobaczcie również na to, że to nie są ekstrakty 1 do 1, tylko jak w każdej sytuacji, którą mamy w Billoway, specjalnie dedykowane produkty, to są silne, stężone ekstrakty, gdzie zagęszczenie jest 10 do 1 lub wyższe. W niektórych tylko przypadkach, pojedynczych przypadkach może być mniejsze zagęszczenie substancji zawartej w ekstrakcie. Dzisiejsze spotkanie, szanowni Państwo, tyle z mojej strony. Ja zachęcam do tego, żebyście zadawali pytania i dyskutowali. Jest taki mail pytania i w tym miejscu zachęcam Państwa do tego, żebyście z. Korzystali z, z takiego maila, w którym będę starał się razem z naszym zespołem jak najczęściej Państwu odpowiadać. Także bardzo, bardzo dziękuję.